Przychodząc na dzisiejszą Eucharystię, każdy z nas przychodzi z konkretną intencją, prośbą, modlitwą do Pana Boga. Wiele w naszych sercach kotłuje się myśli, spraw, problemów i wszystko przynosimy dziś na Eucharystię, aby z darami chleba i wina Bóg to przemienił. I dobrze, że tak czynimy, ale kiedy przychodzimy tu do tej świątyni, aby o tym wszystkim Bogu powiedzieć, musimy uświadomić sobie też tę prawdę, że wiele niepokoju, wiele spraw, które kołaczą się w naszych sercach, oddalają nas i odsuwają od Pana Boga. Zabijają często te sprawy ufność do Niego, w to, że On rzeczywiście czuwa nad naszym życiem, troszczy się o nas i każdego dnia przychodzi, aby obdarzyć nas łaską. Pan Bóg pragnie, abyśmy dziś chcieli przewartościować nasze życie, abyśmy dostrzegli, co tak naprawdę jest nam do tego życia najbardziej konieczne, potrzebne, niezbędne, bez czego nie możemy tu na ziemi i w wieczności osiągnąć szczęścia. Ważne jest troska o ten byt materialny tu na ziemi, o nasze sprawy osobiste, rodzinne. Ale Chrystus wyraźnie dziś wskazuje, że pierwszą troską człowieka wierzącego, pierwszą troską tego, który zaufał Bogu, ma być troska o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Czasem troszczymy się o wszystko inne. Zabiegamy o tak wiele spraw. Ciągle jesteśmy w biegu. Mówimy, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu na modlitwę. Nie mamy czasu dla siebie nawzajem w naszych rodzinach. Nie mamy czasu nawet na wypoczynek. I ten ciągły pęd za czymś, o coś, po coś, sprawia, że tracimy z naszych oczu, z perspektywy to, co najważniejsze. Zaczynamy gubić Boga, który jest w nas źródłem życia i siły. Tak jakbyśmy chcieli udać się w daleką podróż, wyruszyć natychmiast naszym samochodem, ale nie tankując go, nie dając mu paliwa. Dziś Pan Jezus u progu czasu Wielkiego Postu stawia nam ważne pytania, na które musimy odpowiadać przez cały ten czas, ale również przez całe nasze życie. Kim dla Ciebie jest Bóg? Jakie miejsce zajmuje w Twoim życiu? Czy ufasz Mu bezgranicznie? Czy wierzysz w to, że Ten, który Cię stworzył, powołał do istnienia, że troszczy się rzeczywiście o Twoje życie, o Twoje istnienie? I to pytanie, które zadaje dziś Chrystus. Czy troszczysz się o Królestwo Boże, o Jego sprawiedliwość, najpierw w swoim życiu? Czyli, czy troszczysz się o czyste sumienie? Czy dziś, przychodząc na tę Eucharystię, jesteś w stanie łaski uświęcającej? Możesz przyjąć całym sercem, całym sobą Bożą wolę do swojego życia? Te pytania nie mogą zostać nam obojętne, bez odpowiedzi. Niech one w nas pracują i niech pociągają nas do odpowiedzi, bardzo szczerych, bo czasem
ta prawda o nas samych może okazać się bardzo gorzką prawdą. Ale jeśli zobaczymy nasz grzech, nasze przywiązanie tylko do spraw tego świata, to wtedy może wydarzyć się ten cud Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Pan Bóg przyjdzie z łaską przebaczenia, przyjdzie z łaską nawrócenia i stworzy w nas nowego człowieka, podobnego do Stwórcy, który obdarzył nas życiem nadprzyrodzonym. Prośmy w czasie tej Najświętszej Eucharystii, aby ta troska o Boże życie w nas była troską najważniejszą. Zaufajmy Bogu, że wtedy zatroszczy się o wszystkie inne nasze sprawy, że wszystkie trudy, przeciwności życia będą rozwiązywać się w promieniach Bożej miłości. I oto z wielką ufnością wszyscy módlmy się w czasie tej mszy świętej. Amen.